Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Szkoła podstawowa w Osieczanach 11 marca zmieniła się z placówki służącej do nauki w miejsce wspaniałej wieczornej zabawy. Wyszaleć się mieli okazję nie tylko uczniowie klas 4-6, ale również, a może przede wszystkim, rodzice. Drodzy Państwo, kochane dzieci, zaczniemy od tego, żeby się troszeczkę rozruszać. Troszeczkę. Niestety cię chciało, jakbyście chcieli przyjść. Tak. Taką mini imprezę wam dzisiaj zrobimy. Więc wstajemy tak, żeby mieć troszeczkę miejsca. No nie ukrywam, że przede wszystkim chodzi nam tu głównie o większe zaangażowanie rodziców do pracy w szkole. Mamy w tej chwili grupę rodziców, którzy chętnie współpracują, niemniej chcielibyśmy tą grupę poszerzyć, żeby tych rodziców było więcej. No najprostszym sposobem będzie spróbować wciągnąć ich do zabawy w szkole ze swoimi dziećmi. Nie ukrywam tutaj, że bardzo ostro namawiałem dzieci, żeby swoich rodziców namawiały, nudziły. Tutaj zachęciliśmy dzieci przy pomocy oceny nocy filmowej, ponieważ po tych zajęciach dzieci mają jeszcze w szkole noc filmową. No i jak widać, udało się. Jest grupa rodziców, którzy byli na poprzednich zajęciach, są również teraz. Imprezę, podczas której nie brakowało niezliczonych atrakcji, prowadziły dwie animatorki z Krakowa, pełne praktycznie nieskończonych pokładów energii. Na czym polegają te warsztaty? My do końca nie wiemy też na czym. Na impulsywności, na emocjonalności. One tak naprawdę, tak serio już, one polegają na tym, że my tutaj mamy różne zabawy, które mają na celu miło i sympatycznie spędzić czas dzieci z rodzicami. To jest najważniejsze, żebyśmy zrobili sobie taką klatkę stop w tym naszym biegu i w tym naszym szybkim życiu i się na chwilę zatrzymali i się dobrze razem bawili. Przy fajnej muzyce, przy fajnych układach tanecznych, przy fajnych warsztatowych rzeczach z bibuły, z papieru, ale jakby nie możemy wszystkiego zdradzać. A to spotkanie to drugie spotkanie. A jaki był odzew po pierwszym spotkaniu w lutym? Po pierwszym radość, zadowolenie, jak najwięcej takich spotkań, więc bardzo się cieszymy. Tłum, który teraz nadchodzi i dzieci z rodzicami, to jest największy odzew, jaki mógł być, czyli no, zainteresowanie naszymi warsztatami, naszymi zajęciami. Piątkowe warsztaty integracyjne dla rodziców były okazją nie tylko do aktywnego odpoczynku z dziećmi, ale też stanowiły odskocznię od problemów codzienności. Jest to bardzo fajna impreza, dzieciaki są zachwycone, my też. Jest to, integruje nas, wspiera nas praktycznie w rozwoju, zwłaszcza przy takich dzieciakach w ich wieku. Są to młodzi nastolatkowie, wymagają jednak naszej uwagi jako rodziców. Jest to ciekawy relaks, można się poruszać, pośmiać, powygłupiać. Na pewno na koniec tygodnia jest to kilka godzin miłych, przyjemnych chwil. Jak często te zajęcia będą przeprowadzane dla dzieci klas 1-3 i dla dzieci klas 4-6?
W tym momencie były to takie zajęcia pilotażowe. Najpierw grupa młodsza, teraz grupa starsza. No wszystko zależy od tego, czy uda się nam zgromadzić środki na takowe zajęcia, no bo nie ukrywam, no osobom, które prowadzą, trzeba zapłacić, nie robią tego charytatywnie. Również pewne materiały są potrzebne. Nie są to duże środki, jest to w granicach kilkuset złotych za zajęcia, no ale jak zwykle problem rozbija się o pieniądze. W tym momencie chciałem podziękować Krzysiowi Trystule. Jest to mieszkaniec z Osieczan, prowadzi firmę w Osieczanach, ma również w naszej szkole dzieci, który te dzisiejsze zajęcia sponsoruje.